To Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla przedsiębiorców, którzy w strefie są zrzeszeni. Przyjechało tutaj 13 drużyn, właściwie z całego województwa, poczynając od Bydgoszczy, Torunia, Kowalewa, Pomorskiego. Także myślę, że to jest taka ciekawa forma integracji i przede wszystkim promocji specjalnej strefy ekonomicznej. Bardzo ważna, bo nie tylko pracą żyje człowiek, potrzebne są też rozrywki, budowanie takich wzajemnych relacji interpersonalnych, między pracownikami, ale też i między firmami. Także bardzo ciekawa inicjatywa. Myślę, że przede wszystkim to impreza dla tych, którzy uczestniczą w tym turnieju, ale również dla kibiców, mieszkańców, moich współpracowników, pracowników strefy, przede wszystkim, żeby być ze sobą i się integrować, bo to jest niezwykle ważne. Dla nas to jest niezwykły zaszczyt, ale też promocja miasta, ale przede wszystkim promocja naszej strefy gospodarczej, jak również tego, co robimy, jak współdziałamy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Także bardzo się cieszę, że odbywa się to w Brześciu Kujawskim. Strefa gospodarcza wpływa ogromnie na środowisko nasze, na środowisko nie tylko brzeskie, ale środowisko całego powiatu. Ma wpływ na zainteresowanie przede wszystkim mieszkańców, którzy mogą ewentualnie później w przyszłości znaleźć pracę na brzeskiej strefie ekonomicznej. Mamy nadzieję, że w ten sposób będzie się w jakiś sposób ta nasza strefa brzeska reklamowała, będzie bardziej widoczna i to spowoduje, że przepływ ludzi, przepływ informacji spowoduje no, tylko i wyłącznie plusy dla naszego społeczeństwa. Udało nam się zwyciężyć, więc bardzo się cieszymy. Było dzisiaj ciężko, warunki były bardzo wymagające, ale jechaliśmy tutaj, żeby w końcu zwyciężyć, bo w tamtym roku niestety nam się nie udało. W grupie byliśmy niezwyciężeni, w ćwierćfinale też poszło nam gładko. Półfinał był troszkę trudniejszy, a finał, no wiadomo, zespół topowy, więc było bardzo ciężko, ale się udało. Te turnieje są najlepsze zawsze, co roku chętnie przyjeżdżamy, zawsze celujemy podium. No i oczywiście zabawa po turnieju, organizacja super, także miło nam tutaj przyjechać.